Siema, 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 witam serdecznie na kanale Obstawiamy. Tak, już dzisiaj zaczynamy kilkudniową przygodę z Ligą Mistrzów. Na sam początek wielka prośba o zostawienie łapy w górę tutaj pod filmem i dziękuję serdecznie za każde kliknięcie. Słuchajcie, mamy dzisiaj dwie gigant taśmy i jedna tasiemka ode mnie na najbliższe dni, czyli mamy gotowe kupony do obgadania, ale zanim do tego przejdę, to muszę zacząć od mocnej promocji na wszystkie 3 dni z Ligą Mistrzów od jutra. Promocji od Superbet. 600 zł możesz otrzymać, jeżeli wybierzesz jedną drużynę, która wygra swoje spotkanie z wtorku, środy, czwartku i zagrasz to za 2 złote. Jeżeli ktoś nie ma konta w Superbet, to warto posłuchać, bo jest to no, mocna opcja, mocna promocja na 600 zł w bonusie, poświęcając tak naprawdę 2 złote. Więc zróbmy tak, że ja powiem o tej promocji, ewentualnie osoby zainteresowane sobie skorzystają, odpalimy jakiś konkurs, czyli klasyczny blok promocyjno-informacyjny i przejdę do kuponów. Zaczynam od promocji w Superbecie na 3 najbliższe dni od jutra. Jest to promocja dla każdego nowego gracza. Dla każdego nowego gracza, który zdecyduje się założyć konto w Superbecie, uwaga, z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. W trakcie zakładania konta wystarczy, że zaakceptujecie zgody marketingowe, potem na spokojnie zweryfikujecie sobie konto gracza, to się generalnie robi zawsze i trzeba zrobić depozyt na minimum 50 zł. Jeżeli to zrobiłeś, jesteś zapisany do promocji na Ligę Mistrzów na te 3 dni z Ligą Mistrzów. I jedyne, co musisz zrobić, to z tych 50 zł, które wpłaciłeś z konta głównego depozytowego, nie za Freebet, wybrać sobie jedną drużynę, która twoim zdaniem wygra. To może być Bayern, to może być Celtic, to może być Paris Saint-Germain, to może być Real Madryt. No wybierasz sobie po prostu pewniaka. Drużynę, która twoim zdaniem na pewno wygra i grasz to za 2 złote. Czyste zwycięstwo. Jeżeli dobrze wybierzesz, to w przeciągu 72 godzin od zakończenia tego meczu dostajesz 600 zł w bonusie na grę od Superbeta, czyli dobrze tutaj Superbet chce zacząć Ligę Mistrzów z naprawdę mocną promocją. W mega skrócie, założenie konta w Superbet z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem, akceptacja zgód marketingowych, wpłata, depozyt, minimum 50 zł, weryfikacja konta gracza jeszcze po drodze i za 2 zł grasz po prostu swojego faworyta na jeden mecz. To ma być po prostu jeden mecz wybrany, jedna drużyna, jeden faworyt, jeden kupon i to ma być twój pierwszy kupon grany w Superbecie. Jeżeli dobrze wybrałeś, to w przeciągu 72 godzin od zakończenia tego meczu 600 zł w bonusie dostajesz na grę. Mam nadzieję, że dosyć jasno, klarownie wytłumaczyłem tą promocję. No nie jest to nic skomplikowanego, nie? Osoby, które chciałyby sobie korzystać, które nie mają konta w Superbecie, odsyłam do pierwszego komentarza pod tym filmem. Tam jest link rejestracyjny do promocji. No i generalnie założenie konta i cała procedura to z 5 minut ci zajmie. Zanim przejdziemy dalej, to jeszcze oczywiście przypominam, że nie ma nudy przy poniedziałku na Facebooku. Mamy konkurs pewnie na 200 zł, 150 albo 200. Obstawiamy.info, nasza strona na Facebooku. Rozdajemy wam dzisiaj kasę, żeby ten dzień był troszkę ciekawszy. Także serdecznie zapraszam do grupy, na stronę facebookową naszą. Link jest w opisie pod filmem, to jest pierwszy link od góry. No i oczywiście trzeba zrobić konkurs tutaj. Dwie dychy, super becie do zgarnięcia dla was, klasycznie, symbolicznie. Co trzeba zrobić, żeby powalczyć o dwie dychy na grę? Trzeba subskrybować kanał Obstawiamy, trzeba łapę w górę zostawić. No właśnie, łapę w górę zostawić tutaj pod filmem. I w komentarzu typujecie dokładne wyniki, minutę pierwszej bramki w dzisiejszym meczu pomiędzy Lazio a Weroną. Dopisujecie swój nick gracza Superbeta. Typujecie do 20:45, komentarze edytowane, dodane po tej godzinie bez niku gracza na Superbet nie biorą udziału w zabawie, czyli standard. I przechodzimy do meritum tego poniedziałkowego materiału na kanale Obstawiamy. Mamy 3 kupony do obgadania. Moja tasiemka skromnie za 50 zł, ale są dwie mocno grane taśmy na Ligę Mistrzów. I zaczniemy sobie, słuchajcie, od kuponu Dawida. Wizje. To są naprawdę wizje, nie? Bo jak zobaczycie te kupony stawkowo i potencjalną wygraną, no to w imię ojca i syna. W każdym razie, zaczynamy kupon Dawida i lecimy od wtorku. Juventus PSV Eindhoven, under 3,5 goli. No właśnie. Juve ostatnio 0-0 w meczu ligowym. PSV kręcił over za overem, chociaż ostatnio chyba 2-0 wygrali. No ale w każdym razie w Holandii strzelają bardzo dużo goli, ale tutaj jednak Dawid decyduje się pójść dosyć wysokiego andera. Może to jest spowodowane tym, że ten Juventus ostatnio troszkę zawiódł, w ofensywie no nie porobili nic fantastycznego. Jest proponowany under 3,5 goli. Jest zwycięstwo Aston Villa, która wyszarpała pięknie ostatnio spotkanie ligowe z Evertonem, chyba przegrywając 2-0, wygrali 3-2. Grają z Young Boysami, którzy no nie będą faworytem w tym meczu. Coś tam zaczyna się u nich ruszać po tym tragicznym początku, jeżeli chodzi o sezon rozgrywek Ligi Szwajcarskiej, ale jest czyste zwycięstwo Aston Villa. Dalej minimum 2 gole w pierwszej połowie w meczu Bayernu Monachium z Dynamo Zagrzeb. Dynamo Zagrzeb
Poznaniem przegrało z Hajdukiem. Taki mocny, mocny pojedynek, jeżeli chodzi o ligę chorwacką. No Bayern z Kiel 6-1 czy 5-1, na pewno taki wynik był w miniony weekend. Jest propozycja, że już do przerwy będą minimum 2 gole. Pewnie głównie tutaj Dawid liczy na Bayern Monachium. Jeżeli chodzi o wtorek, to jest jeszcze propozycja na minimum jedno trafienie Stuttgartu. Też Stuttgart zagrał bardzo dobre spotkanie ostatnio w lidze, ale Real Madrid ograł na wyjeździe Real Sociedad na 0 z tyłu. 2-0 się skończyło, ale jest tutaj propozycja na gola underdoga. Powiem wam szczerze, że podoba mi się gol Stuttgartu z tego spotkania po kursie 1,60 i w tych okolicach. No to są typy z wtorku. Jeżeli chodzi o Dawida, proszę ciebie, czekaj, bo tutaj mamy ten Dawid. Już ci mówię, co jest dalej. Już ci mówię, co jest dalej. Jezus Maria, nieprzygotowany. Dobra, dalej idąc ze środy. Bologna, Szachtar Donieck. Tutaj mamy też propozycję na gola underdoga, bo mimo wszystko Szachtar jest underdogiem. Nie jakimś bardzo wyraźnym, ale mimo wszystko jest underdogiem, czyli mamy 2 gole underdogów. Mamy BTTS-a bardzo ofensywnie, overowo zapowiadającym się wręcz w spotkaniu Manchesteru City i Interu Mediolan. W ogóle 1,75. Bardzo fajny kurs na tego BTTS-a. Minimum 3 gole w spotkaniu z Celticu ze Slovanem. No to samo Celtic robi w lidze szkockiej, co robi PSV w lidze holenderskiej, więc tam over za overem praktycznie kręcony w każdym meczu, komplet zwycięstw. Jest propozycja overa 2,5 goli, jest podpora na Leverkusen, to chyba jesteśmy zgodni, że no nie powinni przegrać z Feyenoordem, mimo że spotkanie wyjazdowe. I z czwartku mamy jeszcze, proszę ciebie, BTTS-a w meczu Monaco i Barcelony, czyli zakład na to, że po prostu obie drużyny strzelą gola. I z tego, drogi mój typerski przyjacielu, robi się kurs 67. 67 kurs ogólny na 3 dni z Ligą Mistrzów, grany kupon za 500 zł może dać 30 880 zł. Jasna dupa. No generalnie taśmy mają to do siebie, że jak wybierzesz sobie kilka mocnych typów, kilka zdarzeń i to wszystko się skumuluje, no to ten kurs naprawdę robi się mocny. U Dawida to prawie 68 kurs ogólny, 30 koła, moja taśma nie będzie taka szalona, spokojnie. 30 koła, prawie 31 tysięcy może z tego wrócić. Nie, dalej mamy, no przegadajmy sobie ten kupon ode mnie, słuchajcie. Zaczynając również od wtorku. Young Boys i Aston Villa, BTTS albo over 2,5 goli. No teoretycznie zakładam, że to będzie spotkanie z golami overowe. Wydaje mi się, że w ogóle będzie BTTS. No ale taką podpórkę sobie, furteczkę tutaj robię, że może być albo BTTS, albo over 2,5 goli. Jeżeli chodzi o Bayern Monachium, no to liczę, że strzelą w obu połowach i że po prostu wygrają spotkanie. No mam ten gol Stuttgartu też. Generalnie klejąc swój kupon, nie patrzyłem na te dwie pozostałe propozycje, które są dzisiaj na YouTubie, nie? Ale gol Stuttgartu podobał mi się od razu, od samego początku. U mnie po 1,57. Dalej ze środy mam, słuchaj, zwycięstwo Paris Saint-Germain. Generalnie wydaje mi się, gadaliśmy o tym na transmisjach live tutaj na kanale, że wydaje mi się, że Paris Saint-Germain gra, na razie przynajmniej, gra lepiej bez Mekambe niż z Mekambe. Nie wiem, mam takie wrażenie. Wydaje mi się, że u siebie Girone porobią. To co mówiłem, overowo zapowiadający się mecz, over 2,5 goli ode mnie Manchester City Inter Mediolan. Też biorę overa 2,5 goli w meczu Celticu ze Slovanem. I jeżeli chodzi o spotkania z czwartku, no tam over 2,5 goli w meczu Feyenoordu Rotterdam i z Bayern Leverkusen, ale też zakład na to, że Bayern strzeli minimum jednego gola. Generalnie, szczerze wam powiem, wydaje mi się, że ten Feyenoord może postraszyć. Wydaje mi się generalnie, że Leverkusen wygra jakieś 2-1, 3-1. Wydaje mi się, że nawet jakiś szalony wynik może tutaj być, nie? Więc na to spotkanie taka propozycja. No i mimo wszystko daje też minimum jednego gola Monaco. U mnie kurs 32, tam 68 był u Dawida prawie. Ja sobie spokojnie, za 50 zł konto strefujemy, jakbyś chciał sprawdzać też te kupony w Superbecie. Super Social strefujemy, można wszystko sprawdzać, co gramy, czy to prywatnie, czy na transmisjach live, czy off camera. Wszystkie kupony sobie wrzucamy, nie? 1594 na tym kuponie ode mnie. Oczywiście, wiecie, no, taśmy mają to do siebie, że one nie wchodzą jakoś mega często, no bo jest dużo tych typów, nie? I mamy jeszcze, proszę ciebie, propozycję od Karola. Tutaj za 800 na 28 842, czyli 28 tysięcy profitu może z tego być i też jest dużo typów. Zaczynamy od, słuchajcie, 17 września, od wtorku. Minimum jeden gol PSV Eindhoven. Proszę, takiego typu jeszcze nie było na tych dwóch poprzednich kuponach, czyli mamy od razu na starcie gol underdoga. Mamy spotkanie Milanu, który świetnie w weekend zagrał z Wenecją, no ale Wenecja to nie jest za mocna ekipa, Beniaminek, wszyscy doskonale wiemy. Spotkanie Milanu z Liverpoolem, który ostatnio z Nottingham w lidze przerżnął. Tu mamy propozycję na BTTS-a, czyli obie drużyny mają strzelić gola. No typ, który pewnie będzie pojawiał się na kuponach. Handicap minus półtora, no minus jeden, minus półtora na Bayern Monachium, czyli Bayern Monachium w tym wypadku musi wygrać minimum dwoma golami. Dalej mamy overek 2,5 goli, proszę ciebie, w meczu Sparty Pragi i Salzburg.
Salzburga, też nieporuszany mecz na poprzednich kuponach, 1,65 na overa w momencie grania. Czyste zwycięstwo Celticu ze Slovanem. Bardzo zastanawiający jest kurs na overa 2,5 goli w meczu Klub Brugge i Borussia Dortmund. Tym mi się wydaje, że to spotkanie naprawdę powinno być overowe i że będą tutaj gole. 1,72 na overa 2,5 goli proponuje Karol. Dwa czyste zwycięstwa, czyli zwycięstwo Manchesteru City, zwycięstwo Paris Saint-Germain i minimum jedno trafienie Lipska, który ostatnio troszkę w lidze zawiódł. Nie poradzili sobie, o ile dobrze pamiętam, z Unionem Berlin na własnym terenie. Tu jest propozycja też na gola underdoga, bo są underdogiem w meczu wyjazdowym z Atletico Madryt. No i tutaj 41 kurs prawie, czyli Dawid miał najwyższy kurs, Karol ma drugi w kolejce, w kolejności, że tak powiem, no i mój najniższy, ale mimo wszystko trzy taśmy skomponowane potężnie, myślę. Będzie co śledzić. Będzie na pewno co śledzić. Mam nadzieję, że po wtorku, powiem Ci tak, mam nadzieję, że po wtorku chociaż jedna taśma będzie jeszcze żyła. Także za to trzymam kciuki i to od jutra śledzimy. Od jutra też tutaj na kanale kupony i typy stricte już na dany dzień. No ale przypominam Ci, że już dzisiaj jest aktywna promocja w Superbecie, gdzie możesz sobie 2 złote zamienić na złotych 600. Jeżeli chciałbyś skorzystać z tej promocji, no to musisz, jakby jest to konieczne, założenie konta z linku, który jest w pierwszym komentarzu pod tym filmem. Jest podpięty komentarz. Możesz sobie założyć konto w Superbecie, jeżeli chciałbyś skorzystać. W trakcie zakładania konta akceptujesz zgody marketingowe, potem na spokojnie weryfikujesz konto gracza i robisz depozyt na minimum 50 zł. Jeżeli to zrobiłeś, no jesteś zapisany do promocji na Ligę Mistrzów. I jedyne, co musisz zrobić, to wybrać sobie drużynę, która Twoim zdaniem na pewno wygra. Ja to tłumaczę na przykładzie, no nie wiem, Bayernu, Celticu, Paris Saint-Germain czy Realu. Wybierasz sobie zwycięstwo jednej drużyny i z tych 50 zł, które wpłaciłeś z konta depozytowego, pamiętaj, nie za freebet, za 2 zł grasz. Po prostu zwycięstwo tej drużyny, którą wybrałeś. Jeżeli faktycznie ta drużyna, którą wybrałeś, wygra, to w przeciągu 72 godzin dostaniesz 600 zł na grę w bonusie. Gigant promocja powitalna właśnie z okazji Ligi Mistrzów na 600. Doskonale wiecie, że Superbet nie daje jakoś mega często tych 600, a tutaj jeszcze możesz sobie wybrać drużynę, która Twoim zdaniem na pewno wygra. I to ma być generalnie Twój pierwszy zagrany kupon w Superbecie. Co tam dalej sobie pograsz za te 48 zł, to już jest mniej istotne. Pełna dowolność. Osoby zainteresowane promocją, pierwszy komentarz pod tym filmem. Za dzisiaj dziękuję. Jutro od rana ofensywa. Jutro transmisja na żywo, ale to będziemy gadać o tym jutro. Trzymajcie się, pozdro. Siema, elo! No i nara!